Sir przed chwilą mignął. Patrz. Uh-huh. Co to jest? Na wprost poświeć. Patrz. Uh-huh. Czy możesz proszę zrobić to jeszcze raz? Czy możesz proszę pojawić się jeszcze raz tu koło nas? A skoro już jesteśmy w temacie kroków i głosów. Co to było? Sprawdzimy, co tu się dzieje na Spiritboxie. Przycisk. Czy na tym polu i w tym miejscu jesteśmy sami? Czy jesteś tutaj z nami? Czy nie chcecie z nami w ogóle rozmawiać? Czy ty jesteś tą kobietą, której kroki słychać ciągle dookoła? Jesteśmy Polakami, przychodzimy w pokoju. Nie. Więc czyje kroki słyszymy dookoła? Duchy? Nie, 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 nie. Ale to jest ta sama kobieta, która powiedziała tak. Hmm? To jest ten sam rodzaj głosu, nie? Taki jakby z w ogóle innego, innej rzeczywistości. Czy możesz powiedzieć, jak masz na imię? Leon? Chyba Leon, to było krótkie męskie imię. Czy to ty biegasz, czy chodzisz koło nas? Lub czy to ty się nam przyglądasz? Więc jak ma na imię ta osoba, która wokół nas krąży i nas podpatruje? Czy znacie tę osobę? Nie? Nie wiem, nie. Czy jesteście tu, czy byliście świadkami wydarzeń z czasów II wojny światowej? Z czasów niemiecko-radzieckiej agresji na Polskę? Czy należycie do tych, których pochowano tutaj w czasie niemieckiej okupacji? To chyba było potwierdzenie. Ilu was tutaj jest? Tam mi coś migo w czekach. Ale bardziej przy lesie. Załóżmy na razie, że to zwierzę. Ilu was tutaj jest? Wielu? Czy możecie odnaleźć tutaj spokój? Czy potrzebujecie pomocy w odnalezieniu spokoju? Nagle, nie? Czy wy oddaliście tutaj swoje życie w obronie kraju? Czy wy tutaj walczyliście o polskość?
Kim jesteście? Czy jesteście świadomi, że wojna się już skończyła? Czy jest jakiś powód, dla którego nie możecie stąd odejść? Muszę sprawdzić. Czy jest jakiś powód, dla którego jeszcze tu jesteście? Czy jest jakiś sposób, w którym możemy wam pomóc? Czy chcecie, abyśmy stąd odeszli? Tu albo słyszałem idźcie, albo nie idźcie. Wydaje mi się, że to drugie. Ja wiem, ale powiem ci szczerze, mi się strasznie zimno robiło. Mi nie robi się zimno. Rycz? Albo nie rycz. Śmiejesz się z Huberta, że narzeka na to, że mu zimno? Czy mówisz tak dlatego, że wy mieliście gorsze warunki? Czy na tych terenach, za pomnikiem, czy jeszcze ktoś pozostał? Czy jeszcze ktoś z was pozostał? Nieodnaleziony. Jeśli ktoś jeszcze z was pozostał, w którą stronę powinniśmy iść, żeby do niego dotrzeć? Zapamiętaj ten czas. 5905, a czemu? Mam wrażenie, że... Spójrz na ekran mój. No. Tu, nie? No. Jakby ktoś się tak wychychnął i się schował. Aha. Takie kółeczko zrobił, nie? To co było wcześniej. Ja mówię od długo. Znaczy, wiesz co, nie, to jest to, co ci ja już mówiłem wcześniej. No. Że tak jakby ty się wychylił i schował. W zasadzie czego się dowiedzieliśmy, że albo faktycznie już wszystkich tych, którzy tutaj zginęli, zabrano stąd. W sensie zabrano z tego, z tych pól. Mhm. I oni już spoczywają w spokoju na Unikowie w Poznaniu. Albo tu. Albo coś tu jeszcze się działa. Coś tu jeszcze się dzieje. Tym bardziej, że okazuje się, tak jak żeśmy się zapoznali z historią miejsca, że to nie tylko ta grupka ludzi, te kilkoro osób, które zostało w czasie II wojny po prostu ukarane za, powiedzmy, nie wiem, bycie... Zabycie. Za bycie w zasadzie, za niebycie Aryjczykiem może tak, ale tutaj jeszcze mamy ponad 300 ofiar najkrwawszych walk Wiosny Ludów. Powstańczych, no. I tu jest teraz pytanie, jak to działało i ile dokładnie w zasadzie ludzi tutaj na tych terenach spoczywało. Mhm. Bo jednym jest, są straty wojenne, a innym jest odnajdywanie pozostałości po ofiarach wojny, nie? No tak. I to, że na jakimś polu przykładowo zginęło 200 czy 300 osób, to nie znaczy, że te 200 czy 300 osób się odnajdzie. No tak. Znaczy... Może inaczej, 300 osób zginęło na pewno, czy więcej nie zginęło, teraz pytanie. No nikt raczej z notesem nie zapisuje liczby ofiar, przynajmniej nie zapisywał, podejrzewam. Znaczy,
Myślę, że w pewnym stopniu zapisywali osoby nieodnalezione. I teraz wiesz, czy gdzieś uciekły, czy gdzieś zostały przeniesione, czy Tego tam. nigdy nie wiadomo. Tak, właśnie. Tak samo osoby, które mogły być jako właśnie uciekinier nieodnaleziony. Nie wiadomo, czy gdzieś w obcej ziemi nie spoczywa jako John Doe, ten przysłowiowy John Doe, czy tam Jan Kowalski. I nie wiem, no tak możemy założyć, że może jego dusza w rodzinnym miejscu, czy w miejscu, w którym zginął, się błąka i prosi o bycie odnalezionym, sprowadzonym. Może tak być. Czy to jeszcze jest kwestia cywili, osób, które się, czy się tak brzydko wyrażę, napatoczyły? Poza tym już tak próbuję to trochę brać na logikę, że w przypadku ofiar, tak jak mnie się wydaje, w przypadku ofiar, jeśli z domu odchodzi jedna osoba, ona umiera, to ktoś może zaświadczyć o tym, że jest minus jeden. A jeśli pół wsi umiera, co? Kwiaty? Czyżbym trafił? Białe kwiaty. Nie? Białe kwiaty idące z tamtego kierunku. Na wprost. Białe kwiaty. Nie umiem ci ich określić, jakie to są kwiaty, ale to są białe kwiaty. Nie, ja czuję ładny zapach. No, ale to i jest. I to właśnie nie od tego żółtego, tylko. Nie, nie, to jest jakiś biały kwiat. Znaczy ogólnie, jakby mieszanka białych kwiatów. Nie świeć mi w oko. Będę lepiej widział od dal. Białe kwiaty i rosa. Rano. No jeszcze to nie ta pora. No właśnie. Wiesz co, białe kwiaty białymi kwiatami, ale odkąd zaczęliśmy snuć pytanie o możliwości, to był taki moment, że się klimat zmienił troszkę. Tak. Chodzi wam o bycie odnalezionym? Zapach znikł? Nie. Chodzi wam o powrót do domu? No wąchuj. Czy chodzi wam o tęsknotę za tym miejscem sprzed czasów wojennych albo powstańczych? Albo zaborów? Tu jest. Jest zapach. Znów. Okej. Okay. Czekaj, bo teraz się nie orientuję, bo zgubiłem się. W tamtym kierunku mamy zachód? Dziękujemy twórcom za wykorzystanie czegoś takiego jak mapy, czy stworzenie czegoś takiego jak przenośne mapy. I do wszystkich nauczycielek, które nas uczyły, że ani mapy, ani kalkulatora nie będziemy mieć nigdy ze sobą w kieszeni. To mamy. To mamy. Kłamałyście. I a powiem ci, nie, to nie jest pół. Czekaj, Polska mi się odwróciła. Ze wschodu. My patrzymy teraz na wschód. W kierunku Warszawy. Dokładniej ujmując. Patrzymy, mój drogi, centralnie na Warszawę. Pokazałbym wam mapę. Pokażę wam, ja sobie zrobię screena i wam wkleję na czystej mapie. Patrz za to. Jak spojrzysz na tą stronę, to kierujesz się w zasadzie centralnie na Warszawę, nie? Między Łódź a Warszawę, no. No idziesz, patrz, no jakbyś wyznaczył linię prostą, to na Warszawkę, nie? Czy wy tęsknicie za wolną Polską? I zapach się pojawia, czujesz? Czy waszym zdaniem użyjemy twojego nosa, chociaż jest to dziwne. Tylko nie kłam. Czy waszym zdaniem Polska nie jest wolna? Dalej ci pachnie? Bardzo delikatnie. Czy waszym zdaniem Polska jest wolna? Coś mi tam przebiegło po tym. Tak jakby ktoś po czworakach zapierdzielał, ty. I zapach właśnie pojawił się. Czy waszym zdaniem Polska jest w zupełności wolna? Na 100% wolna? Połowicznie, delikatnie. Niepewnie. Tak dziwnie. Nie macie pewności, czy ten kraj jest wolny?
To... Ej, ale wiesz, jakie to jest dziwne uczucie, kiedy ci się zapach pojawia i znika? Nie wiem. Czujesz, nie czujesz, czujesz, nie czujesz? Nie wiem, wiem, że jak stanę tak trochę dalej od ciebie, to zaczynam czuć jakieś tam zielsko, ale nie wiem, czy to ty, czy to... Ja tutaj nie wyodrębniam na kwiaty, może dlatego, że tam... Może mam 6 kwiatów w domu. Ale... Czy waszym zdaniem nad naszą ziemią, nad naszą ojczyzną zbierają się ciemne chmury? Nic. Nie pachnie ci. Czy zmierzamy ku lepszemu? No nie znają przyszłości. Bardzo zdziwiłbym się, gdyby odpowiedziały, bo... Ścisło mi gardło, jak chciałem to powiedzieć. Ha, dobre. Bo ogółem według jakichś tam przekazów w zasadzie żadna dusza, żaden duch, żadna istota oprócz tej, której istota boska zechce tę prawdę objawić, żadna z nich nie zna przyszłości. One owszem, myślę, że mogą wnioskować na podstawie... Mieć przemyślenia takie jak my. Tak, że na podstawie większej ilości wydarzeń, bo też podejrzewam, że znają większą pulę wydarzeń niż ja czy ty, ale jakby nie mają pewności co do tego, jaka przyszłość będzie skończy. Ostatecznie, nie? Że to wie tylko powiedzmy ten absolut, nie? I te istoty, które mogą wiedzieć. I te istoty, którym zechcą to w jakiś tam sposób objawić. Ale one same jako duchy, istoty duchowe, czy istoty w ogóle jakieś metafizyczne, one takiej wiedzy nie mogą mieć. Dlatego jestem, wiesz, dobrze, że odpowiedziały, to znaczy przynajmniej ja to tak uważam, że nie chcą nas wyciulać, nie? Ale jakbym cię mógł zaprosić do dania mi grzmiących drutów, dzisiaj ja się z nimi zmierzę, bo mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Mam nadzieję, że jestem gotów. Tam słyszałem, jakby coś się krokało. Tak jakby tutaj coś takimi ciężkimi buciorami zawaliło, ty. Tu. A wiesz, że ja tego nie słyszałem? Jak to nie? Nie. Tak jakby ktoś takie dwa czy trzy... Teraz czuję. I ja ci nawet powiem, co to jest za kwiat. Rumianek. Czuję zapach rumianku. Okej. Ale ja tych kroków nie słyszałem, nie? To jest najciekawsze. I ja poczułem zapach teraz. I to jedna bank to był rumianek. Kamomile. Wiem, jak to jest po angielsku. Tylko wiesz, jaki jest problem? Ja tutaj nie widzę rumianki. Właśnie. Tak sobie teraz, słuchajcie, kółko poszedłem zrobić i tak sobie świecę. Widzę osad i to żółte coś. Dzięcielinę. Jak to tam się nazywa? To nie jest dzięcielina to. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Ale ja tutaj nie widzę rumianku w ogóle. Ja nawet nie tyle co kwiatów, co samych liści, siaczków, czegokolwiek. No, mówię, no nie widzę, a czuję, poczułem rumianek. Dziwne. Muszę sprawdzić w ogóle, co oznacza w tradycji ludowej rumianek. Oprócz jego właściwości leczniczych i tak dalej. I sprawdzić jakby, o co chodzi z tym zapachem. Mam takie jedno przemyślenie, jakbyś potrzebował. Ono nie jest straszne i może nie powinienem tego mówić na nagraniu na temat badań paranormalnych, gdzie większość ludzi oglądając takie nagrania oczekuje horroru. Ale wiecie, jakie to jest miłe uczucie, jak możecie sobie powąchać rumianek, nie kichając przy tym 10 razy? To jest bardzo, bardzo dobre uczucie, także teraz pamiętam, jak to... Będę trzymał kciuki w górze. Jakie jest znaczenie? Ja będę je trzymał, bo jestem ciekawy, co będą robić. Trzymam je tak przy W malarstwie o tematyce religijnej symbolizują zmaganie się ze złem oraz boskie zbawienie. Tak. No dobrze, a coś jeszcze? Nie, to jest właśnie... tradycji ludowej? W tradycji ludowej. Czyli z jednej strony rumianek mamy zapach zbawienia. Okej. Patrz, ta jedna mi jedzie. Tak. No. Czytasz? Hubert szuka. W czasie, kiedy Hubert szuka, ja próbuję stać z nimi prosto, ale się nie da. Gibią mi się. Ale to jest dziwne. W lewo? Dziękuję. W prawo? W prawo. To jest to drugie lewo. O, dziękuję.
To kiedy ty będziesz szukał, ja już może zadam jakieś pytanie. Możesz. Rozumiem, że nie jesteśmy tutaj sami. Czy to twoje lub wasze kroki cały czas słyszymy obok nas? Jeśli mogę cię prosić, to pokazuj tak lub nie. Czy to wasze kroki słyszymy cały czas wokół siebie? Dziękuję. Czy możesz mi proszę powiedzieć... Teraz w prawo mi pokazało. I to bardzo mocno. Tam, gdzie ja słyszałem ten bucior. Czy to twój krok, ten bucior? Rozumiem, że z tobą rozmawiam teraz, tak? Czy jesteś mężczyzną z obozu pracy, którego w tym miejscu pochowano? Czy to ty razem z innymi przekazałeś informację zapachem o tym, że doznaliście, czy dostąpiliście już jakiejś formy zbawienia? Czy w tym miejscu, w którym tutaj jesteście, czy jesteście szczęśliwi? Czy przyszliście do nas z tego pola, z tej żwirowni? Czy przyszliście do nas ze swoich domów, z mieszkań? Jeśli domy i mieszkania, to wskaż na tak, jeśli z pola na nie. Czy jesteście szczęśliwi, będąc tutaj wśród natury? Patrz. Czy kierując w prawo, wskazujesz na miejsce, w którym zostały złożone twoje szczątki? Tak tylko ci powiem. Z właśnie takich... Będę musiał jeszcze to głębiej poszukać, ale na takim bardzo szybkim przejrzeniu rumianek symbolizuje tylko walkę ze złem. Czy chcesz, żebyśmy podeszli do miejsca, w którym leżały twoje szczątki? Czy one w tym miejscu leżą do tej pory? Czy spoczywają w tym kurhanie za nami? Czy zostały przeniesione na cmentarz w Poznaniu? Czy jest jakiś powód, dla którego chcesz, żebyśmy tam się udali? Czy chcesz nam po prostu wskazać miejsce, w którym leżałeś? Czy leżało was tam więcej? Czy jesteś w stanie wskazać nam dokładnie te miejsce? 100 metrów, tak? To jest najlepsze? No. Że częściej mną, jak nie wiem, papieruszki mi się, wiesz, skupiają w tę stronę, w którą mam iść. Trochę mnie skręciło. Generalnie powinniśmy być już gdzieś bardzo blisko. Tu. Tu. Aha. Skrzyżuj, jak będziemy nad tym miejscem, dokładnie. Tu. Wasze szczątki, czy was samych, znaleziono tutaj przekopując pole pod linię wysokiego napięcia. Okej. Tu masz obok linię. Czyli rozumiem, że tutaj wrzucano was do wielkiej dziury. Czy tutaj wrzucono was w zasadzie do wielkiej dziury. A możesz pokazać, ilu was było? Tyle razy, ile was było, wskaż na tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8.
Nie wierzę. Ja aż... Nie chcę powiedzieć, że to jest niemożliwe, ale ja muszę na to teraz spojrzeć, bo aż nie wierzę, nie? To historia? Ogółem było ich więcej. Ale tutaj jest napisane, że po prostu tylu ich zginęło. Tutaj nie mam wskazanej liczby. Tutaj jest ogółem napisane, że w obozie we Wrześni stracono 13 osób, w Otocznej 20. 184 w Nekli, tam gdzie nam pokazało 189. Czy tam 188, jak dobrze pamiętam. Tutaj mamy 8, tak? Tak. 8 osób. A te różdżki? Poczekaj, daj mi sekundkę. Szukam, czy jest tutaj napisane... Zwłaszcza tych, którzy próbowali, miały być to przestrogi. Tak, czyli ogółem 8. Tu ich było różdżki? 8. Tu, w tej dziurze. Tak, tak. Podobno. Czy oprócz waszej ósemki z rąk niemieckich zginęło więcej osób? Czy te, czy wasza ósemka leżąca w tym miejscu zginęła podczas próby ucieczki z tego miejsca? Raz. Czy wasza ósemka zginęła tutaj w czasie marszu na Warszawę? To z kim my rozmawiamy? Czy byliście cywilami, którzy weszli w krzyżowy ogień lub coś w tym stylu? Czy byliście żołnierzami? Czy byliście w części jednostki obronnej? Stąd byłyby ciężkie buty. Czyli to wasze kroki słyszał Paweł, tak? Są dwie opcje. Albo to jest walka o Wrześnie, albo to była obrona. Jeśli to była obrona, to możemy to od razu sprawdzić. Także sorry widzowie, ale tak oblatani to my nie jesteśmy. Nie we Wrześniu co się wydarzyło, tylko we Wrześni. W czasie wojny 13-letniej, zabory nie. Druga wojna światowa. 1 września 1939 bombowce hitlerowskie zburzyły cukrownię. 1 września. Już. 5 września Niemcy zbombardowali węzeł kolejowy we Wrześni. Strategiczny punkt, gdy krzyżował się tu i łączyły linie wschód-zachód, Warszawa-Poznań. I północ-południe Gdynia-Katowice. Miasto zajęli Niemcy i włączyli w obszar kraju Warty. 1945 roku do miasta wkroczyli żołnierze 1 Armii Pancernej generała Michaiła Katukowa, kończąc okres niemieckiej okupacji. Czy do Wrześni trafiliście pociągiem? Czy to było 2 września? Czy to było już 1 września? Co to był za głos? Nie wiem. Czy próbowałeś coś do nas powiedzieć? Wiesz, ja nie jestem pewny, jaka to jest linia, bo mnie się wydaje, że to jest linia poznańska. To, na Poznań, Poznań-Warszawa. Czy byliście transportem, czy jechaliście transportem żołnierzy, który został zbombardowany? I to jest bardzo prawdopodobne. Jak już 1 września. Czy jechaliście w pociągu towarowym, czy w pociągu osobowym? Jeśli towarowym w prawo, jeśli osobowym w lewo. Czy wracaliście z Warszawy? Zauważyłeś, że za każdym razem jak pada Warszawa, jest skierowany na Warszawę? Czy wracaliście z Warszawy do domu, żeby bronić Poznania?
wcześniej padło, że byli z Mazowsza. Czy w twojej jednostce były osoby zarówno z Września, jak i z Mazowsza? Nie. Dlaczego powiedziałeś wcześniej, że byliście z Mazowsza? Czy chodziło ci o to, że wracacie z Mazowsza? Czy że jesteście, czy byliście mieszkańcami Mazowsza? Jeśli byliście mieszkańcami Mazowsza, skrzyżuj. Jeśli wracaliście i o to chodziło z Mazowsza, to rozkrzyżuj. Mieszkali w Mazowszu. Ale tutaj był jakby ich dom, nie? Mhm. To znaczy przeprowadzili się. Wiesz, co, na co to może wskazywać? Mhm. Czy należeliście do żołnierzy, którzy szkolili Fort Poznań? Mhm. Czyli wy odpowiadaliście za szkolenie wojskowe. Czy wy mieliście wrócić tutaj i przeszkolić chętnych do obrony miast? I wasz transport czy pociąg, którym się poruszaliście, został zbombardowany przez Niemcy. Czy możesz wskazać miejsce bombardowania? Znaczy niekoniecznie na tej lince, nie? Mogła być linka w innym miejscu. No tak, tak, tak. W tamtym kierunku. Jakby wychodzi trochę na to, że w tym miejscu zbombardowano pociąg i prawdopodobnie, nie wiem czy to jest prawda czy nie, bo to nie byłoby nawet łatwe do sprawdzenia, podejrzewam, mhm, że prawdopodobnie ofiary, które zostały, no, które straty, które ponieśli, już po prostu skończyły tutaj. Mhm. A albo zakopano ich tutaj, albo eksplozja była taka, że po prostu tutaj skończyli. Mhm. Ewentualnie jeszcze, wiesz, czy was ósemka podróżowała jednym wagonem i nikt inny? Mogli trafić w ten jeden wagon. Akurat w ten wagon. Tak. W którym była tylko ta ósemka. Czy wy mieliście osobny wagon? Jeszcze raz. Czy wy mieliście osobny wagon? Nie. Czy tak się zdarzyło, że akurat byliście w jednym wagonie? Czy ktoś miał być z wami więcej? Czy ta osoba pojechała innym transportem? Czy ta osoba wyruszyła przed wami? I mieliście do niej dołączyć? Czy to był wysoki rangodowódca? Czy wybrał wtedy transport samochodowy? Czy dojechał na miejsce? To jest już coś, co byśmy mogli nawet może w stanie zweryfikować. Czy on również został, czy jego auto zostało zbombardowane? Czy został zniszczony? Czy on też tutaj jest? Czy on jest w Poznaniu? W Warszawie. Czy jest w Warszawie, tak? Czy on nie zdążył dojechać na miejsce? Czyli wyjechaliście pierwsi. Nie, on jechał pierwszy. On jechał pierwszy. I on miał wyjechać przed nimi. Miał wyjechać czy wyjechał? Miał, znaczy według tego wyjechał przed nimi. Czyli ale również pojechał koleją, tak? Transport samochodowy. A, czyli tak, samochodem udał się do Wrześni,
a we wrześniu miał wsiąść do pociągu i dojechać do Poznania. Dlatego cały czas kierowało na tory. Mhm. I wiesz, i jak tutaj... Dziękujemy Ci za tę rozmowę. Dziękujemy, że z nami porozmawiałeś. Tym bardziej, że czas i początek maja to świętowanie niepodległości tej ziemi. Także jeśli faktycznie rozmawialiśmy z żołnierzem, który oddał swoje życie za ojczyznę, to dziękujemy Ci za to, że miałeś na tyle odwagi, żeby chociażby próbować o nią walczyć, nawet jeśli trafił Ci się wypadek w początkach Twojej kampanii. To nie Twoja wina. Tak po prostu jest. Nie zadręczaj się tym, jeśli bronisz tutaj innych dusz, to myślę, że wykonujesz swoją robotę tak dobrze, tak jakbyś bronił tych żyjących przed niemieckim okupantem. Więc jeśli ty i dusze, które tu przebywają, chcą odejść i myślicie o tym, żeby odejść, to odejdźcie w stronę światła. Służba dobiegła końca, wasza walka się już skończyła. Odejdźcie w stronę światła. Nikt nie ma powodu patrzeć na miejsce swojej śmierci przez całą wieczność. Czy jeszcze jesteś ze mną? Czy ktokolwiek jeszcze ze mną tutaj jest? Czy możesz wskazać na Warszawę? Robisz to specjalnie, prawda? Żadnych uczuć na nich nie ma. Mhm. Najlepsze jest to, my odchodzimy. Zostawiamy to miejsce w pokoju i w spokoju. A jeśli ktokolwiek jeszcze tutaj jest, to nie wolno mu za nami podążać. A wy, którzy odchodzicie, odejdźcie i bądźcie szczęśliwi. Wasza warta dobiegła końca, wasza służba dobiegła końca. Ja żołnierz Wojska Polskiego. Ja żołnierz Wojska Polskiego. Przysięgam. Przysięgam. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg.